okazji jesteś też aktywną influencerką. No i świat mediów, powiedzmy to sobie wprost, jest taki słodko-gorzki, bo kocha i nienawidzi jednocześnie. Ty właśnie troszeczkę w temacie hejtu grasz w filmie Jana Komasy, Hejter. W zwiastunie jest taka bardzo mocna scena, kiedy twoja bohaterka, nie radząc sobie z internetową nienawiścią, zalewa się łzami. Zastanawiam mnie, czy ty prywatnie, w realu też miałaś taką sytuację, żebyś w którymś momencie przestawała sobie dawać radę z hejtem, tym bardziej, że przypomnijmy, ty debiutowałaś w bardzo młodym wieku. Już miałam podobne pytanie przed chwilą, aczkolwiek no, powtórzę się, że ja bardzo często uronię łzę przez różne komentarze w internecie, różną krytykę w moją stronę. Jestem człowiekiem, jestem, dlatego wybrałam ten zawód, bo jestem osobą wrażliwą i empatyczną, więc każde takie słowa mnie dotykają i mimo, że staram się zachować maskę osoby pewnej siebie, to gdzieś tam w środku to zostaje i podświadomie przez to właśnie później bardziej się stresuję w wystąpieniach publicznych na żywo, czy właśnie w Tańcu z Gwiazdami i ta presja rośnie. No ale nic, no mam nadzieję, że też ten film, mimo że mam tam dosyć małą rolę, acz istotna jest to postać, mam nadzieję, że moja postać, jej historia oraz ten film przemówi do większości ludzi w Polsce i mam nadzieję nie tylko, bo ten film został też nominowany w międzynarodowym festiwalu, także filmowym. Także mam nadzieję, że przemówi właśnie do głów różnych osób, które w internecie często anonimowo komentują bardzo nieprzychylnie, chamsko wręcz innych ludzi. Bo każdy ma emocje. Po drugiej, że tak powiem, cytując moją bohaterkę, po drugiej stronie ekranu również jest człowiek. I to trzeba pamiętać.